Oto kanały ZUS-u, daje się porwać. Dlaczego ja? Witam, panie panowie, zwoł mnie Żuki, witam w przezajebiście zjebanej mapie Minecraft. Łapy mi już opadają, kurwa jebany jego mać. Ten człowiek spowodował, że zmienię zasady, na których mi wysyłacie mapy, ale o tym później. Że ja pierdolę normalnie. A więc na dzień dobry, co się dzieje? Człowiek, który chce zostać anonimowy, wysłał mi tą mapę, ponieważ jestem człowiekiem, który przyjmuje od was mapy, gra sobie, czasami się cieszy, czasami się wkurwia, czasami wy się cieszycie, czasami wy się na mnie wkurwiacie, czasami ja coś zjebię, często wy, często ja. I co się dzieje? Na początku autor wysłał mi informację, że gdybym znalazł się w złym miejscu, to podał mi komendę, żeby się przeteleportować we właściwe miejsce. Więc co tu się dzieje? Po pierwsze, autor już wiedział, że będzie zjebanie! Już mi po prostu... Zamiast to naprawić! Zamiast... coś z tym zrobić! To mi kurwa dał komendę, sam se kurwa napraw. Pomijając fakt, że dał mi złą komendę. Ale okej, dał mi chociaż dobre koordynaty. Czy na pewno? Właśnie. Używamy TP i koordynat, które nam zapodał w swej uroczej mapie, którą nazwał Sen. 265. Gdzie ja kurwa jestem? No. Tak, to jest świetne miejsce, żeby zapoczątkować przygodę Minecraft. Ja myślę, że tu jest dobrze. Ja myślę, że to gówno sufit ofiarowuje nam jakość tej mapy. Na początku przynajmniej, nie wiem jak wygląda jeszcze później. Wygląda naprawdę uroczo, po prostu technologie. Animatroxy. Te emocje. Głównie negatywne. Więc o co chodzi? Taka wielka kuba gówna tu leży. Ale mamy się do niej dostać. I to nie byle gdzie, ponieważ z tej strony. Tu jest początek mapy. Więc autor wiedział, że będzie zjebanie. I dał mi komendę, żeby to naprawić. Tylko, że ona też jest zjebana. Ale idziemy dalej, spokojnie, Żuk przebadał pierwsze 30 sekund, spokojnie. Idziemy sobie dalej. Tabliczka! Witaj na mapie Adventure Puzzle! Jak zajebiście! Ho, idziemy dalej, nie? I no już zjebaliśmy. Wy być może to zauważyliście, ponieważ oglądając jakby macie full uwagi na tym, co patrzycie, a nie na tym, co mówicie. Nade mną jest skrzynka! A w skrzynce nic innego jak fabuła i dźwignia. Bitch! Domyślam się, że ta dźwignia mogłaby być mi gdzieś potrzebna po drodze. Być może! O ja pierdolę, jebany, kurwa, zjebany, mać, wiadro poproszę, zrobię sobie jakiś skrót. A tym otworzę drzwi. Polecam niektórym osobom, które może chcą coś tworzyć, film, a czy inaczej, przepraszam. Grę epizod 2 z Half-Life'a 2. To jest dość bardzo urocza projekcja, ponieważ można tam włączyć komentarze twórców. To jest bardzo fajna rzecz, ponieważ wielokrotnie właśnie mówią o tym, że próbowali zwrócić uwagę graczy na coś, jak zrobić, żeby tak zwany gate, czyli zablokowanie przejścia do tyłu, nie było jakieś chamskie. Ale właśnie zwłaszcza się rzuca w oczy i słuch o tym, jak mówią, żeby zwrócić uwagę gracza na konkretny element. I tutaj autor zrobił absolutnie odwrotność, zrobił wszystko, żeby odwrócić moją uwagę od elementu, na który powinienem się patrzeć. Bo podłoga! A to jest nas kurwa suficie, z jakiegoś jebanego powodu to jest w tej jebanym suficie. A potem co jest dalej? Tabliczka! Jak fajnie, informacje dla mojej osoby! Dlaczego jest kurwa zasłonięte? Illuminati tu byli! I wciskamy ten guzik. Zaczyna grę. Chyba to jest wszystko, co jest napisane. Chciałbym zobaczyć. Nie wiem, czy to do końca widać, ale to jest specjalnie podwyższony sufit. Że można było podskoczyć i zobaczyć, co jest na tej tabliczce. A więc co jest w książkach? Ponieważ to jest kolejne zjebanie, na które się natkniemy w pierwsze 30 sekund gry, o które oczywiście rozciągnąłem. Fabuła, część pierwsza. Zasady oczywiście. Zasady nie rozpierdolić bloków,
oprócz tych, których musisz rozpierdolić, używając moich komend, żeby dostać się na niewłaściwe miejsce i dostać się na początek misji. Oprócz tych, nie używaj Game Mode 1, na którym się znajdujesz domyślnie. Nie stawiaj bloków. Można tylko stawiać przyciski oraz dźwignie na bloku złota. Z drugiej strony jest blok złota, naprzeciwko tego guzika swoją drogą. Nie można tam ustawić dźwignię. Więc mi kłamiesz. Proszę o anonimowość. Cóż, rozumiem akurat tą część. Fabuła, część pierwsza. Więc mieszkasz na małej wyspie zwanej Wypsa. I w tych momentach się zastanawiam, czy to jest specjalnie. I masz tam mały dom. Mieszkasz razem z Bobrem, starym pierdzielem. Nie ma przecinka, więc to jest jedna osoba. Bobrem, starym pierdzielem. Okej. Mutacje musiały się stać. Są super wirusy już na świecie. No, super wirusem jest najwyraźniej Bubr, stary pierdziel Wafel. Mamy przejebane. A Zeus kontratakuje. Czyli Zeus broni ludzkość przed supermutantem Bobrem, starym pierdzielem Waflem. Okej, odwrotne, nie? Niż zwykle. Połączyli siły z Nazi. Nasza antyki z inforatyki. A iniforatyki. Co to kurwa jest iniforatyka? I chcą cię zabić. Zabrali już starego Pej, Bobra. Czyli to jednak dwie osoby. Uratuj ich, alb. O, pozostań w domu i leń się, czekaj na karmę. Ale na karmę z League of Legends? To sexy damę? Czy jedzenie karmę? Fabuła, czyli druga. Graj na normal. Ja się może! Może się nie znam. Może nie widziałem oczy, Minecraft na oczy. Czy takie informacje to nie byłaby zasady, część druga? Ale oczywiście to jest moje zjebanie, nie autor. Hech, zapomniałem o tym. Nie zapomniał o trzech kropkach na końcu. Znaczy o dwóch. Ktoś. Naprawdę myślałeś, że to zadziała? Nie. Żartowałem. Ja naprawdę nie spodziewałem się, żeby cokolwiek tu działało. Witamy na wyspie. Tu już jest wyspa! Tam było Wypsa. Więc to by nie było specjalnie. Po prostu było zjebane. Okej. Populacja 3, w tym Bubry. Czyli faktycznie Bubry i stary pierdziel to osobne jednostki, a autor zapomniał przecinka. I tu ktoś wyżarł trochę niż wirus gruntu. Ale wszystko w normie. Wszystko jest w normie. Co tu jest? Czerwone napisy. Dom Zuka, starego pierdzi, Ela oraz Bobra. I wielu kropek. Pewnie mamy pluskwy czy coś. Zakaz wstępu każdemu. Na sprzedaż 250 zł podpisano ZUS. O ty kurwo, konale, 250 zł! Co za idioci, to jest warte 200 na bank. Najwyżej szafa starego pierdziela. Niby zaawansowany twórca map jest w stanie zakolorować tekst, nazwać skrzynki, ale nie jest w stanie zmienić treści książek, ani nawet dać mi dobrych koordynat, czy umieścić mnie w dobrych koordynatach. To już jest za dużo, to już jest przegięcie. Przepraszam, co? Tunika sprzed lat 70. Okej. Podziurawione spodnie i buty z krwią starego pierdziela. W co on napierdalał nogami, że jest podziurawione? Lepiej nie widzieć. Fabuła część 2-2. Fabuła część 2. Widzę, że to fabularstwo, które nie jest skończone w jednej książce, to tak będzie kontynuowane. I mięso. Za bardzo zniszczony nóż. Jeden użycie i deda. A jak mi pomagasz, kurwa! Woda! Dobra, to zmienię tryb gry. Może tak. Przepraszam, na którym miałem grać? A, miałem nie używać jedynki. Czyli nie wiadomo na którym. Spędziała mnie głowa i podrapałem się w kapelusz. To mi pomogło. Jesteś tak biedny, że czynsz 5 zł na rok. Musi płacić stary pierdziel i brać pożyczkę. Zarabia emerytury 1 zł na rok. To nie jest fabuła, to jest... Znaczy okej, to jest część fabuły, ale to jest bardziej komentarz.
Więc wyruszasz na ich poszukiwania. Ale nie bez sprzętu, więc idziesz na targ i bierzesz za darmo nóż. To jest, kurwa, najpiękniej zjebana mapa, jaką otrzymałem. Nie dlatego, że jest najbardziej zjebana, ale po prostu się nakłada warstwa na warstwa na warstwa na warstwa na warstwa, jak jakiś jebany tort, który ma mnie zabić od środka. Co tutaj jest? Szukam pracownika, zadzwoń. 07 007 2 772. Zadzwoń. Sprzedam nóż, 100 zł. Czyli ZUS wystawił na licytację moje rzeczy. Lekko używany nóż, troszkę zakrawiony. Staropolszczyzna. No proszę. Bo ZUS chciało go przyjać. Przyjac. Nie, przepraszam. Nie. Przyjac! Prawdopodobnie także staropolszczyzna, której nie znam. No oczywiście, że tak. Aha. Wyglądam jak worek po kartoflach. Zajebiście. Tego mi było trzeba. Jak szukałem mapy Minecraft, to szukałem jakiejś takiej z opisem wyglądam jak worek po kartoflach. To mi było potrzebne. Zamknięte przez ZUS, przepraszamy. Przydatne, okej. Okay. Krew! Pierwszy raz widzę to w tym szczurpaku. Co to jest? Mięso ryby? Nie, co to jest? Nie wiem. Może to jest redstone? To jest redstone. Wygląda jak mięso łososia. To była część 2 z kreskami. Baj, krechy. Przynajmniej jest na tyle sprytny, że usunął swe imię z twórstwa mapy. Ale nie na tyle sprytny, żeby umieścić jebane przecinki. Ani nic innego. O nie! ZUS postawiło szlaban! Chyba nic nie da się zrobić. Jak coś, to jedz nabojami. Mam iść za bojami? Mam jeść naboje? Czy mam iść za bojami, tak jak Backstreet Boys? Autor mi nie pomaga. Oj nie. A, tak. Rozwalona siekiera. Można nim rozwalić szlaban ZUS-u. Jej. Albo wsiąść na łódkę i gdziekolwiek indziej. I wozić moje leniwe dupsko. Jej. Pa, pa, pa. Latające arbuzy. Para, pa, 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 pa. Nic w tym dziwnego. Pa, pa, pa. Co tu mamy? Co tu mam? Co tu jest pięknego? Co tu jest? W dół, teraz hamuj, teraz... Ja! Chodzę mało, pływam łódką. Do tamtej wyspy. Kurwa, tak napłynąłem. O, tam świeci. Nie, moment, tu jest tabliczka, a tam jest światło. Niszczysz moje przekonanie, gdzie mam płynąć. Jaki biały port i bani rasiści. Ej, dziękuję. Dziękuję. Tego potrzebowałem tego w moim życiu. Wjebania się do zimnej wody przez wielkiego, włochatego pająka. Witamy w ZUS-owie, populacja 666. Właśnie, kurwa, widzę. Podążaj za krwią starego P. Z starego pindola. Okej. Ciekawe, czy faktycznie wystarczy jeden cios, żeby się rozjebało. Test? A więc autor nas zrobił w chuja. Czy jesteśmy zdziwieni? No nie do końca. Nie do końca. Co w tamto? To jest tabliczka, przepraszam. To jest zbyt podejrzane, żeby ominąć, bo krew tutaj szła, a potem sobie poszła dalej. Co tu jest? Pewnie jakieś robienie mnie w dupie. Safe ZUS-u, otwieranie druga strona. Polska polszczyzna jest trudna polszczyzna. Zatem cieszę się, że oświetliłeś wszystkie miejsca, tak jak właśnie słońce mają mordę. Ktoś mnie w chuja robi. Fail.
Nie kumam. Dobra, Żuk, żarty się skończyły. Teraz uciekać. Teraz mus z uciekać. Aha, fail, okej. Teraz mus uciekać. Albowiem galaretka nas goni. Wykopane przez Antyzus. Ja już wszystko rozumiem. Po prostu są na świecie ludzie psychiczni i trzeba się dostosować. Ważne. Ważne jest to, że uruchomiłem tę mapę i żałuję. Ha, 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 ha. To była pułapka, Żuku. Wiedzieliśmy, że się tu zjawisz. Więc teraz przeżuj tu resztę życia. Bam, 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 bam. Gdzie jest śmierć, gdy jej potrzeba? Nie wiem, jakiś mikrozawał bym nie przeżył, czy coś. Nie wiem, żarówka by eksplodowała, wbija mi swoje kolce w kibel. Swoje kolce w żyły, czy coś. To jest guzik. Owo. Co się stało? Ja miałem się tu przestać, żeby coś uruchomić? Ale co, jeżeli się nie da uruchomić, to miałem magicznie wiedzieć, że mam czekać 5 minut, aż się zrobi noc. A gdyby były jakieś potwory w oku, to nigdy bym się stąd nie wydostał. Czy może miałem po prostu się zawrócić? Bo przecież każdy by zawrócił. Co kur... Jakaś dziura. Witaj, pracowniku starego P. Ty, co do... A gdzie ja? Ty? I gdzie oni są? Więc pracowniku, to twoja pierwsza zmiana, więc masz luz, powo. Nie, ja wszystko rozumiem. Prosto autor jest chory psychicznie. I spoko. Aha, tu nawet, tu jest taki... tu się miało otworzyć ewentualnie. Aha. To jest ta wyspa i miałem iść za krwią starego pierdziela do tego miejsca. Pracownik został, ups, ojej, moje niezdarstwo. A więc tamta ścieżka prowadzi po prostu z drogi, którą miałem normalnie iść za krwią starego pierdziela, więc wszędzie nic nie ma. I tak na pewno uruchomiłem na dobrej wersji mapy, jestem absolutnie pewien. Tu miałem wcisnąć guziki. Oho, wpaść! Witaj, pracowniku starego P. Najwyraźniej stary pierdziel stał się szefem ZUS-u i... Bum! Doszedłem tutaj, do tego miejsca, w którym nie mogę nic zrobić. To jest guzik, żeby otworzyć drzwi. I ogólnie mogłem się tu dwoma metodami dostać. I co mi to daje? Nic, koniec. Ale to nie jest koniec przygody! Ponieważ wiecie, gdzie się zespawnowałem na początku? Na końcu przygody, więc wiem, że nie wygląda w ten sposób. Więc jak się dostać do końca przygody? Więc to miało działać tak. Dostaję się z tamtej strony, z której miałem iść za krwią dziada. I przechodzę w drugą stronę tego labiryntu, gdzie wpadłem i był fail. I teraz widzę tą tabliczkę. Tyle ci mogłem pomóc. Wpadnij kiedyś, Antyzus. Ja wychodzę teraz górą, w tej mini wyspie koło wyspy. Do której nie ma żadnej blokady! To nie jest jednostronne! Mogłem po prostu tu przyjść! Dlaczego miałem w nocy zignorować światło wiekuiste, które zwykle w mapach mnie karze za to, że nie idę gdzieś na bok i nie znajduję sprzętu? Otwieranie drugą stroną. Ale! Specjalnie był guzik, żeby przejść i drzwi
zaskoczyło! I co ja mam teraz zrobić? Jej, wyszedł! O, mam! O, przecież mam dziura! O kurwa! I wyciąłem jak jaja! O kurwa, przez moment nie pomyślałem, że autor jest jebany! Wrzuć tu pozwolenie! Jakie pozwolenie?! Może w tej skrzynce coś było, ja nie wiem. Ale ona była pusta! On ma jakiś redstone, coś? Dokąd to idzie? Skurwieństwo! Nie, tylko do release'u, żeby poszły monstery na moją mordę. Nie, nie ma nic takiego tutaj. I też nie wypadło żadne pozwolenie z nich. Przebojowe warzywa, pierdol się, pepere. Mam mnie przeteleportować. Mamy 387? Myślałem przez chwilę, że to są koordynaty, które miałem na początku. Jest to! Nie, pozwolenie, nie ma się! Tak, wiem, to mają być pieniądze. A, zielone dolary! Okej, 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 okej. Nie, 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 okej, 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 tak, to są dolary. Nie, jest spoko. Tak, tak, tak. To mi pomogło. Oto kanały ZUS-u, daje się porwać. Dlaczego ja? Naprawdę myślałeś, że to nie pułapka? PS, to można powtarzać. Chyba to zdanie można powtarzać, ponieważ to nie jest pierwszy. I teraz, gdybym nie miał tej dźwigni z samego początku gry, miałbym... Co? Hejowane! Dokładnie. Hej, to znowu Antyzus! Prosto teleporter lewo coś. Prosto teleporter, lewo coś. Okej, okay, to są dwie rzeczy, okej, okay, okej. Okay. Oto twoja głowa, żuk. Ja powoli się wycofam. Zamknę drzwi i nigdy o tym nie wspomnę. Wspaniale. Skądś ty kurwa zajebał moją głowę? I dlaczego tu jest ciemno, a potem... Ten sprzęt od redstone'a, co? A więc znaleźliśmy się w magicznym miejscu, gdzie jest teleporter. I... nie wiem. Nie wiem, czy ja mam tutaj kolejną dźwignię umieścić, czy co? Ja nie wiem. I nagle stracię możliwość przejścia tędy. Tak więc, ten, no. Czy to jest teleporter do Netheru? I zjebałeś, ponieważ... Moment, czy ten klocek miał się zamienić na inny klocek? Nie ma płytki naciskowej! Daję ostatnią szansę. Sam sobie zrobię teleport. 9-10. Co to kurwa ma znaczyć? Aha, dało mi mieć wymioty, miałem dostać na 10 sekund, okej. Okay. Dalej. Teleportacja do nigdzie! Do nigdzie! Teleportacja do... Bo na chuj. Nawet mnie nie miało przenieść do Netheru. Gdzie nie ma komendy podpal blok? Zresztą to nie, w ogóle ten, przecież to nie ten rozmiar. No ale jak miało to działać? Ani tu drzwi, nagle widzę w ogóle wszystkie redstone'y. Płytki nie ma. Se drzwi otworzyłem, ale co, to miało coś wysunąć? Co? Co to kurwa miało do jasnej cholery być? Tak to jest, jak się robi mapę i nawet na chwilę nie wejdzie zobaczyć, co się dzieje tak naprawdę. Tylko, o, zrobiłem ten moment, o, pójdę dalej.
czy jest coś za tamtym command blockiem. Ciekawe, co, czy coś tam jest. No, bardzo jestem ciekaw. Nie, nie, to jest koniec. Miał mnie przeteleportować w nic. No i kurwa, zjebałem nawet to. TP małpa P. Tyle było. TP małpa P. Żeby nie było, wywalę teraz tą mapę i włączę ją tak, jak dostałem od autora. A więc oryginalnie, gdzie ja, to ja byłem. Są jakieś drzwi, tu jest w ogóle jakieś przejście skądś. Panie, tu jeszcze kawałek mapy w ogóle był. Tu są jakieś w ogóle jebane labirynty, tutaj może tutaj się miałem znaleźć, bo jest pełno tego. Aha, wylądowałem na płytce i mam blokadę i nie mogę wyjść. Jak ja miałem wejść na trybie 0? Przepraszam, na trybie 2, no jak? Co tu w ogóle jest? Co? Poddanie się. Aha! To ja ewentualnie mogłem tutaj przyjść. Okej, poddanie się. Miałem tam wejść i utknąć i koniec. O mój Boże, w ogóle co to jest? Znaczy, że nie miałem stamtąd przyjść, tylko na przykład... Nie, też nie, 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 to jest złe miejsce, bo... Nie, ja to pierdolę. Ja to mam w dupie, w ogóle jedźcie się. Ja mam taką instrukcję, jak się pytacie mnie, gdzie wysłać mapę czy coś takiego, ja mam taką instrukcję. Ja pod każdą mapą ją będę teraz umieszczać. Jeden z punktów będzie, sami ją przejdźcie. I będziecie musieli mi odpowiedzieć w mailu na kilka rzeczy. Po pierwsze, czy przeszliście mapę? Nawet takim zlataniem czy coś takiego. Czy przeszliście mapę? Jak powiecie mi tak, przeszedłem, to będzie coś kurwa nie tak, jeżeli ja mam takie rzeczy po drodze. Coś będzie nie tak. Albo mi kłamiecie po prostu. Ja będę miał usprawiedliwienie. Dwa, będziecie musieli mi napisać w jakiś krótki sposób. To jest do waszej interpretacji, absolutnie do waszej, ja nie chcę nic narzucać konkretnego. Dlaczego ja mam w to zagrać? Dlaczego? Dajcie mi jakiś dobry powód. Zróbcie list motywacyjny dla swojej mapy. Bo co tu się kurwa dzieje, to ja po prostu nie ogarniam. Mój kapelusz dostaje zmarszczek. Mówię, do zobaczenia, do życzenia następnym razem. Pa, pa.